Czyli na razie po prostu nic nie robię. Z tym zadaniem więc można chyba się zabrać za fabułę. Udajemy się więc do doków. Czyli najpierw do Akademii SOC. Tam jest Masz szybkiego. książkę, widmo? Mam. Witaj, widmo. Mam dla ciebie propozycję biznesową. Skąd wiesz, że jestem widmem? Wieści błyskawicznie się rozchodzą. W pewnych kręgach informacje bardzo szybko docierają. Znam dwóch wpływowych bossów świadka podziemnego. Ukrywają się w odległych rubieżach i tak się składa, że posiadam ich współrzędne. Możecie wyświadczyć galaktyce przysługę. Jaką mają ochronę? Nie mam najmniejszego pojęcia. Posprzeczali się ostatnio i teraz każdy z nich wierzy, że drugi zamierza go zabić. Będą uważać. A co ty będziesz z tego miała? Przeszkadzają mi w interesach. Ich działania zmusiły mnie do zakończenia współpracy. Kiedy będą martwi, zajmę się restrukturyzacją. Jakie przestępstwa popełnili? Handlują narkotykiem, czerwonym piaskiem. Klienci szybko zmieniają się w ofiary. Ci, którzy nie mają już czym płacić, sprzedawani są batarianom jako niewolnicy. Oni krzywdzą niewinnych. Trzeba z tym skończyć. No. Dobra, no zrobię to. Tak, jakbym to dał? Z pewnością trzymasz ich stronę. Może po prostu cię aresztuję. Pod jakim zarzutem? Przecież tylko rozmawiamy. Zresztą mam doskonałych prawników, tylko stracisz czas. Ja załatwię ich, a potem ty przejmiesz wpływy i spróbujesz załatwić mnie. Wyglądam na idiotę? Zdecydowanie mnie przeceniasz. Jesteś pierwszym ludzkim widmem i wykonujesz ważne misje. Nie interesuje mnie czerwony piasek ani niewolnictwo. Ci goście zasługują na śmierć. Jeśli zależy ci na zdrowiu niewinnych ofiar, mamy wspólny cel. No dobrze, no. Skoro są tak źli, jak mówisz, trzeba się ich pozbyć. Wspaniale. Po wszystkim będę na ciebie czekała w wyznaczonym miejscu. Do zobaczenia, komandorze. Miło było cię poznać. Dlaczego Renegade? Jest to... Nieważne, nie będzie, że... Ale Renegada też mogę trochę mieć. Gdzie ja to muszę? Do SOC. Jak się pan trzyma, poruczniku? A, całkiem nieźle. Żadnych migren do tej pory. Chyba zaczynam się przyzwyczajać do tego stresu. Może znalazł pan dobry sposób wyładowania agresji? Wiem, że rozwalanie syntetyków pomaga mi pozbyć się bólu głowy. No to już stary dialog. No i co? Ile jeszcze? Ja już spowalnia winda widać. Okej, chodźmy do naszego stateczka, znaczy do mojego statku, który zwie się Normandia. Popatrz na to. Na co? Dobrze widzieć tak wielu ludzi w SOC. Przecież nie jesteśmy w SOC. Oddział desantowy, proszę czekać. Trwa proces dekontaminacji. Zapisano, oficer dowodzący na statku. Oficer wykonawczy Presley zostaje zluzowany. Okej, tu jest przód naszego statku i Joker. Z Jokerem chyba rozmawiałem. Pamiętam, że rozmawiałem na temat tej jego choroby. Natomiast teraz mogę sobie porozmawiać z resztą statku.
Na przykład z nawigatorem Presley. Cieszę się, że to wy zastąpicie kapitana Andersona, komandorze. Mam tylko wątpliwości co do obcych na naszym statku. Wszyscy tworzymy jeden zespół, Presley. Z całym należnym szacunkiem, sir, ale to samo mówili o Nilusie. Proszę zobaczyć, do czego to doprowadziło. Do czego? Ja tutaj dowodzę, Presley. Zdecydowałem, że będziemy mieli obcych na pokładzie. Tak jest, sir. Zrozumiano. Bez obaw, Presley. Po prostu chcę wiedzieć, co myślisz o obcych. Nie o to chodzi, komandorze. Ludzie zawsze umieli poradzić sobie sami. Saren zaatakował ludzką kolonię, więc to my, ludzie, powinniśmy go dopaść. Nie musimy prosić obcych o pomoc. Jak trafiliście na Normandię? Zaraz po ukończeniu szkoły zaciągnąłem się do przymierza jako nawigator. Chyba poszedłem w ślady dziadka. Swój pierwszy przydział miałem na Agincourt. Byliśmy w Elysium podczas najazdu skaliańskiego. Atak piratów wymierzony w kolonię omal nie zrównał jej z ziemią. Mieli przewagę liczebną, lecz ten ich latający złom nie miał szans w starciu z fregatą przymierza. To była rzeź. Nawet nie liczyliśmy, ile szumowin zestrzelono. Kontynuujcie, Presley. Tak jest, komandorze. No bo tutaj też coś jest, nie? Ale gdzie to jest? Co to jest za miejsce? Aha. Tutaj są... To jest noclegownia, tak? To jest chyba pokój właśnie medyczny. To jest lekarka. O, tu mogę uzupełnić medyżel. Tak, komandorze? Potrzebujecie czegoś? Dobrze znasz porucznika? Nie pracowałam z nim przed misją, ale ma imponującą historię służby. Ponad tuzin rekomendacji. Trzyma się jednak na uboczu. Pewnie przez te migreny. Nie jest łatwo być L2. Co to ma z tym wspólnego? Większość biotyków używa implantów L3. Porucznik Alenko jest podłączony do konfiguracji L2. Pojawiają się powikłania. Jakiego rodzaju powikłania? Upośledzenie umysłowe, ryzyko szaleństwa, porażający ból fizyczny. Pokaźna lista skutków ubocznych. Kaidan ma szczęście. Miewa tylko migreny. Jak trafiłaś na służbę na statku Przymierza? Zaciągnęłam się zaraz po ukończeniu Akademii Medycznej. Ziemia zawsze wydawała mi się nudna. Uznałam, że kolonie wręcz kipią od egzotycznych przygód. Chciałam przemierzać gwiazdy, opatrując rany twardych żołnierzy o przenikliwym spojrzeniu i czułej duszy. Doświadczenie zweryfikowało marzenia. Ale ludzkość potrzebuje przymierza. A przymierze zawsze potrzebuje dobrych lekarzy. Więc zostałam, by robić, co do mnie należy. Czułaś kiedyś, że to był zły wybór? Czasem myślę o otwarciu prywatnej kliniki na Ziemi lub objęciu stanowiska w jednym z kolonialnych centrów medycznych. Ale w pracy z żołnierzami jest coś wyjątkowego. Opuszczając przymierze, czułabym się, jakbym ich porzucała. Muszę już iść. Do widzenia, komandor. Do widzenia. No tutaj już pamiętam, byłem na początku. Na początku, no w sumie, na podczas pierwszej mojej wizyty na tym statku. Oczywiście w czasie gry. No tu jest Kaidan. Potrzebujesz czegoś, komandorze? Co sądzicie o ostatniej misji? To wszystko, co mogliśmy zrobić w tej sytuacji. A i tak przybyliśmy szybciej niż jakikolwiek inny statek Przymierza. Próbuję tylko poznać członków załogi. Jakieś uwagi? Zmarnowałem już dosyć twojego czasu, komandorze. O sprawach osobistych pogadamy kiedy indziej. Porozmawiamy kiedy indziej, poruczniku. Komandorze? No jest reszta tych obcych, no. I co jest tutaj? Tutaj jest jakiś pokój personelu. Nie, biuro kapitana, to jest moje biuro.
SR1. A ta winda? W dół jeszcze jedziemy. Bo to mnie nie było jeszcze. O, to jest to takie wozidełko. To wiem, co to jest. Jak próbowałem, jak sprawdzałem sobie, czy stacja Szczyt, czyli to jedno z DLC, jest spolszczone, to właśnie tam się używało tego wozidełka. Zresztą tego autka, no. Hej, komandorze. Co do tej kwarianki, Tali, siedzi tutaj cały czas wypytując o silniki. Powiem jej, żeby zostawiła cię w spokoju. Co? Nie, jest niesamowita. Chciałbym, żeby wszyscy byli tacy bystrzy jak ona. Po miesiącu na pokładzie będzie wiedzieć o silnikach więcej ode mnie. Naprawdę ma dryg do tych rzeczy. Rozumiem już, czemu się z nami zabrała. Opowiedzcie mi o systemie maskującym WPE. Jak on dokładnie działa? Przechwytuje emisję fal ze statku. To jedyny sposób. Nie można ukryć pojazdu w przestrzeni. Wydziela zbyt dużo ciepła i promieniowania. Sensory to wykryją. Nasze systemy maskujące przechwytują wydzielaną energię we wbudowane w sam statek akumulatory. Dzięki temu nie można nas wykryć. W końcu jednak energię trzeba odprowadzić. Po kilku godzinach cichego lotu akumulatory przegrzewają się. Usmażylibyśmy się tutaj. Nie ma sposobu, żeby ktokolwiek nas wykrył? Nadal będzie nas widać. Wystarczy wyjrzeć przez bulaj. Ale w kosmosie trzeba być dość blisko, żeby nawiązać kontakt wzrokowy. Dlatego większość jednostek polega na skanerach. Nie widać nas wtedy, dopóki nie przyspieszymy do prędkości nadświetlnej. Dlaczego to nie działa przy prędkości nadświetlnej? Wejście w nadświetlną zwiększa częstotliwość emisji do poziomu, którego nie wyłapią pochłaniacze. Wygląda to tak, jakbyśmy nagle odpalili flarę. Sensory mogą ustalić nasze położenie, gdy wchodzimy lub wychodzimy z nadświetlnej. Lecz podczas krótkich misji nasze systemy maskujące są niezastąpione. Powiedzcie mi coś więcej o Normandii. To najlepszy statek, na jakim służyłem. Prawdopodobnie najszybszy w galaktyce. Jako jedyny wykorzystuje silnik rdzeniowy Tantala. Powiedzcie mi coś więcej. To najlepszy statek, na jakim służyłem. Prawdopodobnie najszybszy w galaktyce. Jako jedyny wykorzystuje silnik rdzeniowy Tantala. Co jest niezwykłego w silniku rdzeniowym Tantala? Jest dwa razy większy niż standardowe napędy. Można nim lecieć nie tylko szybciej, ale również znacznie dłużej niż na klasycznych ogniwach. Gdzie dotąd służyliście, Adams? Prawdopodobnie na każdym typie jednostki przymierza. Począwszy od pancerników i transportowców, aż po Normandię. Ostatni raz służyłem na Tokio. Krążownik. Dobry statek, ale nie dorasta Normandii do pięt. No. Kontynuujcie, Adams. Tak jest, komandorze. To jest Tali. Twój statek jest niesamowity, Shepard. Nigdy nie widziałam takiego silnika, jest ogromny. Nie mogę uwierzyć, że udało się go zmieścić w tak małym kadłubie. Zaczynam rozumieć, dlaczego wy, ludzie, odnosicie takie sukcesy. Nie miałam pojęcia, że statki przymierza są tak nowoczesne. Normandia to prototyp. Najnowocześniejsza technologia. I pomyśleć, że jeszcze miesiąc temu łatałam przewód paliwowy na holowniku flotylli. Muszę jeszcze raz podziękować ci za to, że zabraliście mnie ze sobą. Podróżowanie tym statkiem to spełnienie moich marzeń. Nie sądziłem, że interesujesz się budową statków kosmicznych. To normalne dla Quarian. Wędrowna flota jest kluczem do przetrwania mojej rasy. Statki są naszym najcenniejszym bogactwem. Tak, no to fajnie. Nic jednak nie może się równać z Normandią. Korzystamy ze starych okrętów i wyposażenia. Staramy się, by wszystko to działało jak najdłużej. Niektóre spośród statków pochodzą jeszcze z czasów, gdy uciekaliśmy przed getami. Nie mogę uwierzyć, że nadal korzystacie ze statków, które mają po 300 lat. Wciąż je remontujemy i odnawiamy. Może nie wyglądają ładnie, ale spełniają swoje zadanie. Zazwyczaj. Próbujemy osiągnąć niezależność. Uprawiamy rośliny, prowadzimy prace wydobywcze i wytwarzamy paliwo. Ale pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie zrobić. Aby załatać kadłub, niezbędne są surowce, których nie posiadamy. Dlatego pielgrzymki tyle dla nas znaczą. Opowiedz mi o swojej rasie. Nasze życie nie jest łatwe. Brakuje surowców. Jesteśmy w ciągłym ruchu.
Wszystko, co robimy, musi w jakiś sposób być podporządkowane wędrownej flocie. Obecnie żyje 17 milionów Quarian. Każdy z nas polega na innych. Te więzy są bardzo silne. Niestety musieliśmy zrezygnować z wielu wolności i praw oczywistych dla innych gatunków. O jakie wolności chodzi? Na przykład nie można mieć więcej niż jedno dziecko. Jeśli nasza populacja się powiększy, zabraknie zasobów. Oczywiście nie możemy również pozwolić, by nasza liczebność nadmiernie spadła. Gdy tak się dzieje, prawo, o którym wcześniej wspomniałam, zostaje tymczasowo uchylone. W szczególnych sytuacjach rodzice są odpowiednio motywowani, by postarali się o większą liczbę dzieci. Konklawę jednak nie podejmowała takich kroków od prawie 100 lat. To wasz rząd, tak? Coś w tym rodzaju. Każdy statek wysyła swojego przedstawiciela, który zasiada w konklawę i podejmuje decyzje wpływające na los całej floty. Gdy jednak chodzi o sprawy mające wpływ na pojedynczy statek, decyzje należą do kapitana. To tradycja z czasów, gdy w naszej flocie panował stan wojenny. Na szczęście większość kapitanów ma na tyle rozsądku, by korzystać z pomocy demokratycznie wybranej rady. A więc najwyższa władza spoczywa w rękach demokratycznie wybranych urzędników? W praktyce tak. Konklawy i każda z rad ustalają zasady. Teoretycznie jednak wciąż znajdujemy się pod jurysdykcją wojskową. 5 najwyższych stopniem wojskowych zasiada w Radzie Admiralicji. W sytuacji krytycznej mają prawo uchylić każdą decyzję konklawę. Wymaga to jednomyślności członków Admiralicji. I może mieć miejsce tylko raz. Po tym Rada musi podać się do dymisji. To zabezpieczenie, które jak dotychczas dobrze nam służyło. W ciągu 300 lat Rada Admiralicji uchyliła decyzję konklawy tylko 4 razy. Chcę dowiedzieć się więcej na temat getów. Wątpię, czy dowiesz się czegoś nowego. Minęło prawie 300 lat od chwili, kiedy wygnały nas z rodzimej planety. Wiem tylko, dlaczego je stworzyliśmy i co sprawiło, że się zbuntowały. Interesujące. Gety miały służyć jako syntetyczna siła robocza. Początkowo ich inteligencja była ograniczona, tak jak inteligencja każdego WI. Z czasem dokonaliśmy nieznacznych modyfikacji w ich oprogramowaniu. Upodobniło je to do prawdziwej SI. Jak to możliwe, że Rada was nie powstrzymała? To nie były badania nad SI. Nie taki był nasz cel. Może i naginaliśmy w pewnym sensie prawo, ale nie o to nam chodziło. Zmiany były nieznaczne, mogliśmy je kontrolować. Przynajmniej tak nam się wydawało. Nie doceniliśmy jednak potęgi sieci neuronowych. Milion myślących wspólnie getów stworzyło niestabilną matrycę. A więc gety myślą grupami? Nie do końca. Systemy getów opracowano tak, by współpracowały z osobnikami znajdującymi się najbliżej. Musiałem zrobić krótkie cięcie, tylko sobie przeczytam szybko, o co tu chodziło. Aha. Co sprawiło, że gety się zbuntowały? Budowaliśmy więcej i więcej getów, więc ich inteligencja stawała się coraz bardziej wyrafinowana. Pewnego dnia jeden z getów zadał swojemu nadzorcy pytania natury egzystencjalnej. Czy żyje? Dlaczego tutaj jest? Jaki jest sens jego istnienia? Jak łatwo się domyślić, Quarianie wpadli w panikę. Co jest nie tak z tymi pytaniami? Gety zostały stworzone, by zajmować się nudną lub niebezpieczną pracą fizyczną. Maszynom to nie przeszkadza, ale świadome istoty w końcu zdadzą sobie z tego sprawę. Gety objawiły oznaki elementarnej samoświadomości oraz niezależnego myślenia. A jeśli gety były istotami inteligentnymi, oznaczało to, że wykorzystujemy ich jako niewolników. Przewidzieliśmy, że gety zbuntują się przeciwko nam, prędzej czy później. Wiedzieliśmy, że dojdzie do powstania. Zadziałaliśmy pierwsi. Wysłano dyrektywę, zgodnie z którą wszystkie gety miały zostać wyłączone. Reakcja syntetyków była gwałtowna i niespodziewana. Nie możesz winić ich za to, że podjęły walkę o przetrwanie. Nie mieliśmy wyboru. Gety szykowały się do rewolucji. Działając szybko i zdecydowanie, mieliśmy jeszcze szansę zapobiec wojnie. Po cichu liczyliśmy na to, że większość getów wciąż będzie zwykłymi maszynami. Nie doceniliśmy zakresu zmian. Wojna była długa i krwawa. Zginęły miliony Quarian. A na koniec musieliśmy opuścić naszą rodzinną planetę. Baliśmy się, że gety ruszą za nami w pościg, ale nigdy nie wyszły poza mgławice.
Teraz podróżujemy po galaktyce. Jesteśmy wygnańcami. Upokorzonymi przez dzieło własnych rąk. Chcę dowiedzieć się więcej o pielgrzymce. Gdy Quarianin osiąga dorosłość, opuszcza statek, na którym się urodził i szuka miejsca w nowej załodze. Jednak żaden statek nie chce zaakceptować nowego załoganta od tak sobie. A więc wyruszamy na pielgrzymkę, aby dowieść swojej wartości. Podróżujemy samotnie i wracamy dopiero, gdy odnajdziemy coś wartościowego z punktu widzenia nowej społeczności. Zdobycz ta staje się prezentem, który przekazujemy kapitanowi statku. Jeśli podarunek zostanie zaakceptowany, stajemy się częścią załogi. Wiem, że może was nudzić już taka długa rozmowa, natomiast mnie to bardzo interesuje. Chcę jak najbardziej wgłębić się w klimat, w ten świat tej gry, bo jest on bardzo interesujący. Czy kapitan może odmówić przyjęcia podarunku? Może, choć nie zdarza się to często. Im większa załoga, im więcej darów, tym większy szacunek wśród innych grup. Ale nawet jeśli prezent nie jest specjalnie cenny, kapitan zwykle go przyjmuje, choćby z szacunku dla tradycji. Jednak pozostaje poczucie niedosytu. Nie tak zdobywa się szacunek nowej rodziny. Większość pielgrzymów nie wraca do domu, zanim nie uda im się zdobyć czegoś wartościowego. Nie mogę uwierzyć, że wysłano cię w pojedynkę. Ale to nie tak. Nie zostajemy skazani na jakąś banicję. Nikt się nas nie wyrzeka. Zresztą zanim wyruszymy, przechodzimy szkolenie i otrzymujemy sprzęt, który może nam pomóc w podróży. Wszczepiają nam też implanty, które wspomagają nasz system immunologiczny. Wieki izolacji sprawiły, że nie jesteśmy odporni na drobnoustroje. Zanim opuścimy flotę, jesteśmy przygotowani. To procedura, którą przechodzi każdy Quarianin. Dlatego większość z nas przeżywa. Praktycznie każda pielgrzymka kończy się ceremonią przekazania prezentu. Chcę porozmawiać o czymś innym. Na przykład? Muszę już iść. Do zobaczenia. Mam jakieś wpisy cały czas do leksykonu. Tutaj są te wszystkie informacje. No nie wiem, ja myślę, że nie ma sensu tego czytać. Ja po prostu się będę dowiadywał wszystkiego z grania w tą grę. I z rozmowy z wszystkim. To jest Garrus. Siedzi przy statku, ale tu jest jeszcze kwatermistrz przymierza. Jakbym miał kogoś wymienić z załogi, no to właśnie na Garrusa, tylko nie wiem kogo jeszcze. Bo wydaje mi się, że on jest dobry. Ej, komandorze, chcecie jakiś nowy sprzęt na nadchodzące wyprawy? Co tam masz? Co tylko zechcecie. Zbroje, broń, mody. Nie jest to może standardowy sprzęt przymierza, ale nie musi być zły. No, oczywiście, ma on swoją cenę. Mam ci płacić za moją broń i zbroję? Mój towar nie pochodzi z zasobów przymierza. Kupuję go sam, kombinuję, a tanio nie jest. Cholera, same licencje kosztowały mnie fortunę, ale bez licencji nie ma towaru, a bez towaru nie ma zarobku. No pokaż no. Zobaczmy co masz. No pewnie, komandorze. Ciężki pancerz człowiek Skorpion 4, nie stać mnie. Chociaż jest on to lepszy, no. To o wiele. A karabin szturmowy Lancier. Ja mam lepszy. Chociaż ten jest drogi. No to co? Zwiększa maksymalną liczbę jednostek Medizel o 1. Kupię sobie to. I to też. A propos, to teraz też mogę sprzedać. Sprzedać to, czego nie potrzebuję. A w sumie nie potrzebuję chyba wszystkiego z tego, co tutaj mam. Lepszenie granatów zostawiam. Pistolet. Dobra. Szukacie zaopatrzenia, komandor? Jak często masz nowe przedmioty? No, to zależy od tego, ile licencji kupicie. Ale staram się wymieniać przedmioty w miarę często, według normalnych zasad. Jeżeli wylądujemy w dostatecznie dużym porcie, postaram się kupić jak najwięcej nowych zabawek, a pozbyć się tandety. Zaglądajcie regularnie. Muszę dość często zmieniać ofertę, więc tylko najbardziej podstawowe przedmioty są stale dostępne. Czym są licencje? Do czego ich potrzebujesz?
Licencja to pozwolenie na handel przedmiotami określonej marki. Kupuje się ją od producenta. Mam już kilka najbardziej popularnych. Ale jeśli chcecie kupować u mnie sprzęt innej marki, musicie wcześniej kupić na niego licencję. Wiele najlepszych licencji jest trudno dostępnych, ale są warte swojej ceny. Oczywiście trzeba je najpierw znaleźć, komandorze. Co oferują różni producenci? Nie pamiętam wszystkich, ale każda licencja ma wyjaśnienie, do czego służy. Zobaczmy, co masz. No pewnie, komandorze. Ja chcę ci sprzedać teraz. Okej, pistolet mogę sprzedać. C11. Ten lekki pancerz też. Ten średni też. No chcę. Strzelba też. I karabin snajperski też. I tym oto sposobem mam 6000 kredytów. Czyli nie stać mnie na nic. Na mało rzeczy nie stać. O. Garrus. Dziękuję, że zabraliście mnie, komandorze. Wiedziałem, że praca z widmem będzie lepsza od życia w SOC. Pracowałeś już kiedyś z widmem? Właściwie nie. Ale wiem, jacy oni są. Widma sami ustalają zasady. Znajdź swój własny sposób. SOC jest masa przepisów, procedur. Wszędzie ta cholerna biurokracja. Zazwyczaj przepisy istnieją z jakiegoś powodu. Być może. Czasami mam jednak wrażenie, że przeszkadzają mi w pracy. Jeśli schwytam podejrzanego, to sposób, w jaki to robię, nie powinien mieć znaczenia. Ale SOC chce, żeby robić to według podręcznika. Właśnie dlatego odszedłem. Odszedłeś, bo nie podobał ci się sposób, w jaki działają? Chodziło o coś jeszcze. Na początku nie było tak źle. Wraz z awansami trafiało mi się jednak coraz więcej papierkowej roboty. Sposób, w jaki ludzie z SOC zajęli się Sarenem, był typowy. Nie mogłem już tego znieść. Nie cierpię odchodzić. Mam nadzieję, że dokonałeś właściwego wyboru. Nie chciałbym, żebyś tego później żałował. Właśnie dlatego do ciebie dołączyłem. To dla mnie szansa na wydostanie się z Cytadeli i zobaczenie, co się dzieje poza SOC. Tak czy owak, mam zamiar wykorzystać ten czas. A kiedy dowództwo SOC nie patrzy mi przez ramię, może dla odmiany załatwię sprawę na mój sposób. Jeśli załatwienie sprawy oznacza narażanie niewinnych, nie zgadzam się. My załatwiamy sprawy dobrze, nie szybko. Zrozumiano? Nie chciałem. Rozumiem, komandorze. Aha, to jest wyposażenie. Szefka Ashley, Kaidana, Garrusa. Nie mogę mu zmienić niczego, bo posprzedawałem wszystko. Ale z nimi i tak nie chodzę. Zatem nie wiem, jakiej on broni używa. O, Ashley. Komandorze? Masz kilka minut na rozmowę bez świadków? Przykro mi, komandorze. Powinnam zająć się swoimi obowiązkami. Ale nie będę miała nic przeciwko rozmowie później. Co myślisz o ostatniej misji? Chciałabym, żebyście dotarli tam wcześniej, komandorze. Bez obrazy, doceniam to, że mnie uratowaliście. Po prostu chciałabym... Chciałabyś, żeby udało nam się ocalić resztę twojej jednostki? Tak, ser. Gdybym bardziej uważała, nie odcięto by nas w zasadzce. Gety zastawiają doskonałe pułapki. Nie ruszają się, nie czynią hałasu. Nawet nie oddychają. Ale mają te kretyńskie lampki, ser. Zrobię wszystko, by to się nie powtórzyło. Masz kilka minut na rzecz. Aha, to jeszcze nie teraz. Ale nie będę miała nic przeciwko rozmowie później. Może pani odejść, pani sierżant. Ser?